Gdzie jest orzeł? Gdzie jest orzeł? Biały orzeł. Gdzie jest orzeł? Gdzie jest orzeł w koronie? Gdzie jest orzeł? Gdzie poleciał? Gdzie jest orzeł? Gdzie jest orzeł? Biały orzeł w koronie. Cześć, witam was, to jest Gracjan. Właśnie, gdzie jest biały orzeł na koszulkach naszej polskiej reprezentacji w piłce nożnej? Gdzie jest? Już niedługo Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2012. No i po prostu w Polsce będą mecze rozgrywane. Polacy będą grać bez orłów, białych orłów. No to jest po prostu skandal. Ja tego nie rozumiem. Komu przeszkadzał biały orzeł na koszulkach naszej reprezentacji? Zastąpił ktoś, po prostu miał szalony pomysł i zastąpił go jakimś takim logo reprezentacji PZPN. Tak jak to by po prostu reprezentacja nie była Polski, reprezentacja w piłce nożnej nie była Polski reprezentacja, tylko po prostu reprezentacja PZPN. No ja tego nie rozumiem, po prostu kolejny szalony pomysł. Z tego co słyszałem, bardzo wiele ludzi jest temu przeciwna. No ja myślę, że w końcu ktoś przyjdzie po rozum do głowy. No i po prostu białe orzełki z powrotem, piękne orzełki w koronie, z powrotem wrócą na koszulki. I z powrotem na koszulkach właśnie będzie piękny orzełek. Więc orzełku, wróć. Gdzie jest orzeł? Gdzie jest orzeł? Biały orzeł. Gdzie jest orzeł? Gdzie jest orzeł w koronie? Gdzie jest orzeł? Gdzie poleciał? Gdzie jest? No gdzie jest biały orzeł? Gdzie jest? Na razie, cześć. Bye, bye.